Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałem porozmawiać o realiach polskiej szkoły na przykładzie języka angielskiego. Bardzo często w komentarzach pojawiają się wasze krytyczne głosy, jak to szkoły nie uczą i tak dalej. Chciałem co nieco na ten temat porozmawiać. Jak wiecie, pracuję w edukacji od 21 lat. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym i znam to wszystko, jak się to mówi, od podszewki. Więc na czym polega problem? A ja jeszcze bardziej to teraz zrozumiałem, mając swoją córkę, która kończy właśnie 8 klasę i właśnie złożyła papiery do liceum renomowanego w Krakowie. Mam nadzieję, że się dostanie. No ale nie o tym mowa. Chodzi, słuchajcie, o to, że wiadomo, że każdy nauczyciel bierze jakiś tam podręcznik, tak? Jeden z Oxfordu, drugi z Cambridge'a i tak dalej. Wydawnictw jest wiele. Ja jakoś się zawsze trzymam Oxfordu, chociaż mam wyrzuty sumienia, bo to jest taki moloch. I jakby niższe, mniejsze wydawnictwa. Wolałbym wspierać jakieś może mniejsze wydawnictwa. No ale niech będzie Oxford. New Matura Solutions. To jest akurat książka, z której już nie uczę, bo uczyłem chyba przed 2 latami. No ale zrobimy lekcję na tej przykładzie. Popatrzcie, mamy przykład, mamy tu lekcję 9C, a na drugiej stronie już jest lekcja 9D. Tu będzie mowa zależna, a tu mamy tekst o Robin Hoodzie. I teraz, każdy nauczyciel ma obowiązek, to jest obowiązkiem nauczyciela, przygotować rozkład materiału. Dyrektor na każde zawołanie może poprosić nauczyciela: proszę mi przedstawić rozkład materiału na rok szkolny, bla, 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 bla. No i nauczyciel pokazuje: proszę bardzo, to jest mój rozkład, wszystko pięknie pogrupowane na miesiące i tak dalej, na tej lekcji robię to, tu będzie mowa zależna, przewiduję na nią 3 godzinki i tak dalej, i tak dalej. I teraz każdy nauczyciel ma prawo, słuchajcie, dobierać sobie ten rozkład i układać tak, jak chce. To jest jego prawo. Ja mogę chcieć zrobić stronę bierną przez 2 tygodnie, jeżeli będę chciał. Mam takie prawo, tylko muszę to wpisać w rozkład materiału. Natomiast wszystkie te podręczniki, tak naprawdę one drukują już gotowe rozkłady materiału dla nauczycieli, żeby było szybciej. Można sobie tam jakoś je modyfikować. W każdym razie Oxford i każda inna książka przewiduje, że ta lekcja 9C będzie zrobiona w 45 minut. Po 45 minutach nauczyciel przychodzi tu na mowę zależną. Tu już jest lekcja 9, zupełnie coś innego. Czy wy myślicie, że nauczyciel zrobi mowę zależną z teorią 45 minut plus te wszystkie ćwiczenia? Nie ma szans, słuchajcie. Nie ma szans. Popatrzcie tu na tę lekcję o Robin Hoodzie. Jest czytanka. Na moim kanale były analizy czytanek takich krótkich. Jak ja, słuchajcie, czytałem i na szybkiego zanalizowałem, to było 10 minut. Ale w szkole prawdziwej to uczniowie mają się sami jakby uczyć, a nauczyciel tylko wspomaga proces edukacyjny. Czyli ten tekst ja bym dał około, nie wiem, 5 minut to byłoby chyba za mało. Powiedziałbym, ok, 7 minut i czytacie tekst. Czyli 7 minut lekcji już nie ma. Kompletnie nie ma. Jest 7 minut ciszy w sali. Oprócz tego na początek ja mam obowiązek sprawdzić obecność, tak? Odpalić Librusa. Przecież to wszystko trwa. To są minuty. Mam obowiązek wpisać temat lekcji i tak dalej. Wiadomo, mógłbym to zrobić po. Ale czasami się człowiek gubi i potem zapomina, czy wpisał, czy nie wpisał. Dlatego każdy nauczyciel to raczej robi na lekcji. Czyli odpalenie Librusa, zalogowanie się, sprawdzenie obecności, czasami jeszcze uczeń się tłumaczy i tak dalej, co tam, czemu go nie było ostatnio i tak dalej. Temat lekcji. Odpowiedź ustna. Tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej, na każdej lekcji powinna być albo odpowiedź ustna, albo kartkówka. Bo uczniowie się muszą uczyć systematycznie. Wielu nauczycieli robi tak, że oni robią test z całego działu. A test z całego działu to, nie wiem, wyjdzie im po, powiedzmy, miesiącu. No i jaki jest rezultat? Że uczeń się uczy raz na miesiąc. U mnie nie ma tak. Moi uczniowie doskonale wiedzą, że tak u mnie nie ma.
U mnie są kartkówki albo odpowiedzi na każdej lekcji. Zawsze się coś dzieje. Chyba, że jakieś święto jest. No to obecność to tamto, pytam kogoś. No pytam kogoś minimum 10 minut. Czyli sprawy bieżące, organizacyjne, powiedzmy 5 minut. Pytanie kogoś 10 minut, to już nie macie 15 minut. No i ten tekst będą czytać, dajmy 7 minut. No to już nie ma 22 minut lekcji. I zostaje wam 20 minut. 20 minut na to wszystko. Tu mamy jakąś słuchankę. I proszę bardzo, true false. Więc wiecie, jak to wygląda w realiach, w takiej na przykład szkole podstawowej, że nauczyciel to puści, 70% uczniów oczywiście nie rozumie, co tam w ogóle było, i potem ok, sprawdzamy. Pierwsze true, ok, dobrze, drugie false, dobrze, nie, źle, miało być true, i tyle, idziemy dalej. Słuchajcie, pic na wodę, fotomontaż. Jaką ja mam w ogóle gwarancję, że ten uczeń powiedział true, bo sobie tak wymyślił, a wielu tak robi, w ogóle nie słucha, tylko dobra, true i niech się gość ode mnie odwali. Drugi powie false, a czemu false? No nie wiem, tak mi się wydaje, no ale co to ja mam go ukarać za to? Ja muszę inaczej ich motywować do pracy. Wydaje mi się, że moi uczniowie są zmotywowani do pracy. Więc co ja robię, słuchajcie? Po takiej słuchance gość mówi na przykład prawda, ale on ma mi uzasadnić. Choćby nawet po polsku. A było to. Ja muszę wiedzieć, że on zrozumiał. Oczywiście mile widziany angielski. Ale w ostateczności, tak jak mówię, jeżeli to jest uczeń bardzo słaby, niech mi powie po polsku, że on to zrozumiał. Ja wiem, czy on to zrozumiał. A jak on nawet słowa nie wie po polsku, czy była mowa o chlebie, czy o niebie, no to wiem, że jest problem. I co robimy? Stop, słuchamy jeszcze raz. Do tego stopnia, że jeżeli jest uczeń słaby, ja mu wyszukam fragment, gdzie padła odpowiedź i zapauzuję. Padnie jedno zdanie, pauza, słucham, nie słyszysz? Jeszcze raz, w końcu może usłyszy. Jak nie, no to inny mu powie, było to, a to. Albo sam w końcu powiem, było to, a to. Jeżeli nikt nie słyszy, jeszcze zapiszemy to zdanie na tablicy, skoro nikt nie usłyszał, może był jakiś ważny zwrot. I to są wszystko, słuchajcie, cenne minuty. I nagle się okazuje, a teraz jeszcze cały ten tekst, słuchajcie. Tutaj trzeba akurat w puste okna 4 wpisać zdania. Zdanie widzę 6, czyli 2 dla ściemy. No i znowu będzie to wyglądało tak, że nauczyciel po tych paru minutach powie, ok, sprawdzamy. Pierwsze A, no to są akurat cyferki, widzę, nie? Czyli pierwsze, drugie, trzecie zdanie i tak dalej. No i sprawdzi to, nie wiem, w 2-3 minuty, ok, idziemy dalej. No tak to, słuchajcie, wygląda. No i gdzie analiza tekstu, jeżeli w tekście padł jakiś zwrot? Przecież ten zwrot ważny trzeba wypisać na tablicy. I to nie jest tylko wypisanie na tablicy, że na przykład, nie wiem, pick up, odebrać kogoś i idziemy dalej. Nie! I ja teraz mówię, ok, tworzymy zdanie, budujemy zdanie. To, że ty znasz słówko, to co z tego, jak ty nie potrafisz zdania sklecić? Więc proszę bardzo, otwieramy zeszyciki i notujemy. Pierwsze zdanie brzmi, czy mógłbyś mnie odebrać? I już sprawdzam, czy umie pytanie, czy umie zrobić prośbę i tak dalej. I na tym się zwykle nie kończy. Ja mówię, ok, teraz czas przeszły. On odebrał mnie wczoraj o 4:00. 2 minutki, ochotnik do tablicy. Ochotników nagradzam plusami. 3, czasami 5 plus, no ale zwykle 3. 3 plusy, piąteczka. Jest motywacja. Jako nauczyciel mam prawo ocenić każdego ucznia z aktywności na lekcji. Tak naprawdę po każdej lekcji nauczyciel ma prawo powiedzieć tak, słuchajcie, fajnie, pięknie, teraz oceniamy aktywność. Jasiu, super, dzisiaj byłeś bardzo aktywny, dostajesz 5. Agnieszko, no niestety na dzisiejszej lekcji mogę ci dać 3. Tak naprawdę nikt tak nie zrobi, bo zaraz byłby bunt, a czemu on dostał 3 i tak dalej. No i wracam do tych przykładów. Teraz, dobra, przetestujmy czas przeszły. Zdanie brzmi, dlaczego odebrałeś go o 6:00? I już, 2 minutki, ochotnika zapraszam. Podchodzi, pisze, jeżeli napisze źle, ja nie wierzę od razu, że jest źle. Pytam się klasy, ok, czy ktoś widzi błąd? Czasami ktoś widzi błąd i go nagrodzę. I ja teraz widzę, że oni znają pick up, umieją go użyć w czasie teraźniejszym, w pytaniu, w czasie przeszłym, w twierdzeniu, w pytaniu. I to jest, według mnie oczywiście, możecie się ze mną nie zgadzać, to jest sukces, że uczeń wychodzi z lekcji i on jest w stanie przetłumaczyć kilka fajnych zdań, o której mnie odebrałeś, czy mógłbyś mnie odebrać. Ja wolę, żeby on nawet z tej jednej lekcji zapamiętał tylko to pick up
i umiał tworzyć piękne zdania, niż taki zrobić na odwal, dobra true false, idziemy dalej. Nie wiem, no może się ze mną nie zgadzacie, to jest moja opinia. Zresztą ja to widzę po uczniach, że oni się cieszą. Jeżeli uczeń podejdzie do tablicy i przetłumaczy zdanie, napisze je, ja widzę radość. I to jest dla mnie też radość. Ja kiedyś się uczyłem francuskiego, nic nie rozumiałem, słuchajcie. Kłułem na pamięć i tak dalej i do dziś nic nie umiem. Bo to był w ogóle zły system nauczania. Jeszcze jedna sprawa, skąd się bierze ten problem. To dotyczy kiedyś gimnazjum i podstawówek, teraz tylko podstawówek. Jak wiecie, w Polsce od jakiegoś czasu podręczniki są za darmo. I uczniowie dostają od szkoły podręcznik w gratisie i po roku zostawiają go w szkole. I szkoła rozdaje te podręczniki kolejnemu rocznikowi. Czyli siłą rzeczy dany podręcznik musi być zrobiony w rok. Ja nie muszę robić go w rok. Ja mam prawo w rozkładzie materiału rozłożyć go na półtora roku na przykład. Bo w liceach, tam gdzie ja uczę, podręczniki są prywatne, uczniowie sobie sami kupują. Więc tym bardziej, jeżeli uczeń ma, znaczy nauczyciel ma rok czasu na podręczniki w szkole, no to pyk, 45 minut jedna lekcja, 4A proszę bardzo, 4B kolejna lekcja i lecimy. A tak jak mówię, tak naprawdę tej lekcji jest może 20 minut. I co tu się może nauczyć 20 minut? I prawda jest taka, że nauka niestety często jest nie do końca z winy nauczyciela farsą. Tak po prostu działa system. Okej, bo się rozgadałem. Dzięki. Trzymajcie się.